Witam ponownie i zapraszam na kolejny odcinek Peter's Vloga. Jest to ważny odcinek, gdyż dzisiaj powiem wam o kolejnym zagrożeniu dla wolnego i otwartego internetu, jakie nam szykują władze. Zapraszam. Tak więc przejdę od razu do rzeczy. Oto to całe zamieszanie. Zamieszanie jest wokół konferencji WCIT, czyli World Conference on International Telecommunications, czyli światowej konferencji na temat telekomunikacji międzynarodowej. Możecie się zapytać, w czym może być zagrożenie. Zagrożenie jest takie, że przedstawiciele rządów różnych państw spotkają się na tej konferencji, żeby między innymi przegłosować oddanie centralnej władzy nad internetem organizacji ITU, czyli International Telecommunication Union. W czym jest tutaj problem? Problem jest ogólnie w tym, że internet, jaki znamy dzisiaj, jest wynikiem pracy tak naprawdę naukowców i inżynierów. I to jest umowa tak naprawdę. Nie ma centralnej organizacji, która by decydowała o wszystkim. Internet jest wolny, każdy może się do niego podpiąć. Wiadomo, ewentualnie tam organizacja zarządzająca to jest IANA, która rozdaje adresy MAC i adresy IP. Pule adresów IP wiadomo, że są przydzielane zewnętrznie, ale tak naprawdę każdy się może podpiąć do internetu teraz, bo uzyskanie własnego adresu IP od providera wystarczy im zapłacić i no, nikt nie ma na tym kontroli tak naprawdę. Poza tym no, każdy może stworzyć stronę, wrzucić tam co chce, nikt tego nie kontroluje. I przekazanie władzy ITU miałoby to zmienić. Niestety. No, problem jest w tym, że ITU to jest organizacja z czasów telegrafów, kiedy nie było nawet jeszcze telefonów. I no, to jest taka właśnie struktura sformalizowana. Poza tym, problem w tym, że nie zasiadają w niej wcale ani naukowcy, ani inżynierzy, tylko zasiadają w niej politycy. Politycy i każde państwo ma praktycznie jeden głos w organizacji ITU nad daną sprawą. Co jeszcze? Żeby było ciekawiej, decyzje podejmowane przez ITU przegłosowywane za zamkniętymi drzwiami. I wszystko jest tajne, nic nie jest upublicznione. Więc ogólnie praktycznie jest tak, jakby było z ARTA, tylko tak by było z każdą decyzją odnośnie internetu. A z tego, co wyciekło z już proponowanych przez ITU rozwiązań, kiedy by dostali tą władzę, to na przykład cenzura internetu, to, że za umieszczanie treści strony musiałyby płacić, jeżeli by nie płaciły, to by je usuwano. Takie różne niezbyt fajne rzeczy. Tak więc teraz, dlaczego to mówię? Ponieważ my jako użytkownicy internetu możemy zgłosić swój sprzeciw dzięki organizacji Access Now oraz For the Future, którzy założyli stronę whatisitu.com. Na tej stronie znajduje się przede wszystkim filmik, który dość dobrze obrazuje, co by się stało, gdyby władza nad internetem została przekazana ITU. Poza tym można na tej stronie oddać swój podpis pod petycją, która zostanie przekazana do przedstawicieli różnych państw, którzy będą jechać na konferencję WCIT. I wtedy
Miejmy nadzieję, że politycy tym razem nas posłuchają od razu i nie przegłosują tego pomysłu. Co więcej, na stronie, jak już się odda głos, jest możliwość wysłania bezpośredniego e-maila do osoby odpowiedzialnej w Polsce za właśnie tą konferencję i tą sprawę. Co prawda, jest szablon maila po angielsku, ale wiadomo, że można zawsze dorzucić coś swojego. Chociaż ten mail wcale nie jest głupi. No i najważniejsze jest, żeby tą informację rozgłaszać, ponieważ mało się o tym w mediach mówi, nawet żarta był większy rozgłos, a jest to mniej więcej tak samo niebezpieczne. Może nawet gorzej. Tak naprawdę wyjdzie na to samo, to jest, wszystko się kręci wokół tego samego, a myślę, że jeżeli mamy walczyć o wolny internet, to trzeba to robić do końca. Tak więc zapraszam na stronę whatistheitu.com. Tam można złożyć podpis, można oglądać filmik. Zachęcam. Ja już to zrobiłem. Być może do filmiku dodam napisy polskie, jeżeli będę miał czas na tłumaczenie, ponieważ myślę, że im więcej ludzi będzie o tym wiedzieć, tym lepiej. Ponadto zachęcam do monitorowania strony accessnow.org. To jest strona organizacji Access, która ogólnie zajmuje się takimi problemami. I przyznam się, że podpisałem już wiele petycji dotyczących właśnie łamania praw człowieka, jeżeli chodzi o wolność słowa w internecie i wolność internetu. Nie tylko dla Polski, dla różnych innych krajów. Tam są różne akcje, więc zachęcam. Oni też robią rozwiązania, na przykład jest globalna sieć, globalne proxy, które pozwala krajom z cenzurą dostęp do reszty sieci. I dużo takich fajnych inicjatyw. Także zachęcam też do śledzenia strony access.now.org i dołączenia się do Accessa. To by było w sumie na tyle. No to do dzieła. Liczę na Was. Na razie.